Związku Lotników, czyli Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Przede wszystkim witam pana wójta gminy, pana Dziębę, który nas tu byli u niego tutaj w gościnie. Pozwolę sobie wręczyć taki skromny nasz medalik pamiątkowy na pamiątkę, żeśmy byli. Ci, co zawsze w powietrzu byli, co dyscypliny nie chcieli trzymać. Witam serdecznie przewodniczącą Rady Gminy oraz jej małżonka, którzy tak pięknie witam serdecznie księdza pułkownika Maciejka. Słowa Ewangelii Narodzenia Pańskiego. Słowa świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Ten stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Dziękuję bardzo. Widzę, że mamy troszkę, oprócz rybki, mamy trochę wędliny i widzę, że ksiądz udzieli nam dyspensy. Tak, dzisiaj udzielimy dyspensy, ale jeszcze chciałbym złożyć życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Betlejem z języka hebrajskiego składa się z dwóch członów. Betlehem, dom chleba. To w tym domu narodził się Jezus Chrystus, który jest chlebem życia wiecznego. A imię Chrystusa także z języka hebrajskiego oznacza Jahwe Zbawca, Jako Czułe, Bóg Zbawca albo Bóg Zbawiający. Niech nasz Zbawiciel, który narodził się ponad 2000 lat temu, na nowo jak najwięcej wnosi radości w nasze życie. Niech nas zbawia i prowadzi do swego Ojca Niebieskiego. Niech nam błogosławi. Niech błogosławi naszej Ojczyźnie, abyśmy jej jak najlepiej służyli na miarę naszych sił, zdolności, umiejętności. Niech błogosławi seniorom lotnictwa zdrowiem i wszelką pomyślnością. Niech błogosławi rządcom tej gminy i wszystkim, którzy dzisiaj się gromadzą, wszystkim, którzy stanowili o siłach powietrznych, wtedy, które nazywały się wojskami lotniczymi obrony powietrznej w naszej Ojczyźnie. Wszystkiego najlepszego. Wiele Bożego błogosławieństwa od dzieciny Jezus na cały nadchodzący 2013 rok pański.